Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Tiger83 i witam w kolejnym materiale z gry SnowRunner i z ciężarówki, którą dzisiaj odkupiłem, ciężarówki ciężkiej. Jest to ciężarówka Western Star 6900 Twister. Omówienie tej ciężarówki było w poprzednim materiale, ja tylko dodam dla przypomnienia, że tu ciężarówkę, jak ją zdobyłem, nie pamiętam tylko na jakim regionie, napiszcie w komentarzu, jak ją zdobyłem, ona była za darmo, mnie to zraziło, że nie ma żadnych dodatków, że tylko ma tu długą platformę na cztery ładunki, że jest długa ta ciężarówka i ja nawet w ogóle nie przejechałem nawet metra, jak dobrze pamiętam, i ją sprzedałem. Dzisiaj tą ciężarówkę kupiłem, sprzedając Royalkę zmodowaną i udało się przejechać, dojechać z kontenerem oczywiście tutaj do przetwórni drewna na czasówce. To strasznie, jak złapie przechył i to głównie przez kontener, no to niestety zalicza glebę, tak? Trzeba bardzo uważać, także zobaczymy. Miejmy nadzieję, że uda się tutaj. Mamy teraz, przypominam, skrzynię tuningową założoną. Skrzynię tuningową i opony najlepsze błotne. Ma te trzy nowe błotne opony, tak jak Worony i Azowy. Na skrzyni terenowej z tymi oponami był czas 5 minut i 3 sekundy. 5 minut i 3 sekundy, skrzynia terenowa i te opony. Natomiast mamy teraz skrzynię biegów tuningową i te opony. I tutaj 4 i 7 również ma spalanie. Na terenowej również, tylko że na terenowej tutaj ma AWD 6,5, a na tuningowej 7,5 i tutaj spalanie, no słuchajcie, rekordowe było na poprzednim materiale 40 chyba 1 litrów, także no kosmos, nie? Dobra, ciężarówka była omówiona, także jedziemy na skrzyni tuningowej. Zobaczymy, to będzie taki druga część, już to będzie bez numeru odcinka taki dograny, bo po prostu się czasowo nie zmieściłem. Chyba tylko maksymalny klip do godziny nagrać. I tutaj przy okazji pozdrawiam bardzo serdecznie Chroma Midasa, bo widziałem właśnie u niego na live, na Wisconsin, jak jeździł, dostarczając materiały właśnie Twisterem, i ta ciężarówka radziła sobie właśnie w bardzo ciężkich warunkach, w ciężkim błocie, bardzo dobrze. Jak i również i te przejazdy przez rzekę, gdzie większy ciężarówek ma problem, Twister sobie również poradził, także odkupiłem go dzisiaj. Będzie w moim garażu już na stałe, raczej zostanie. Niestety ma tylko platformę, nie ma żadnych dodatków. Ma oponę na łańcuchach. Pali dużo. Na tuningowej pali bardzo dużo, na terenowej troszeczkę mniej, mówię, z AWD. Na tuningowej 7,5. Natomiast na terenowej 6,5 i to jest różnica, no mówię, tutaj praktycznie przekracza cały czas po 30 kilka litrów, tak? Na terenowej po 30, no i tutaj na wysokim biegu było 41 litrów, także rekord spalania, moi drodzy. Także materiał tylko będzie taki króciutki dograny, ja już nie będę tutaj robił testów na innych oponach. Zrobimy tylko właśnie sobie na terenowej i na tuningowej, czyli dwa przejazdy. Zobaczcie, widzicie, no to mówię, to 30 kilka litrów to jest norma spalania Twistera na tuningowej skrzyni. To jest taki standard. Także jeszcze byłem nawet właśnie na plusie, sprzedając Royalkę tą zmodowaną, także zostały mi 4 ciężarówki zmodowane, póki są to są. Jak wyjdzie oczywiście sezon 9, to na pewno
któraś albo dwie znikną, bo tutaj wraz z kolejną aktualizacją kolejne modele u mnie przestają działać, także oczywiście modów ja żadnych pobrać nie mogę. Dzięki Bogu, że mam zaliczony Amor. Największe zło tutaj jak dla mnie było i największa męka, także ja mogę już sobie śmigać ciężarówkami z gry i cieszyć się grą, nie? To, tak jak cały czas. Na Amurze niestety miałem niesamowitą mękę. Trzeba bardzo na te przechyły, bo jak tutaj kontener złapie przechył, to twinster będzie leżał, nie? Tu już o tym mogą się przekonać i wy również. O, widzicie? I tu jest zero ratunku, nie? No próbujemy, miejmy nadzieję, że to nie zajmie jakoś dużo specjalnie czasu. Oby. Skrętość niby nie taka mocno zła, ale zmieścić się z tak właśnie długo ciężarówką nie jest wcale takie proste. Jakby się mogło wydawać, nie? Tam po prostu musimy iść danie, zresztą niewiele brakowało, abyśmy dojechali. To no, pod sam koniec prawie złapałem przechył i no i niestety. Ciężarówkę udało się uratować, że nie było gleby, ale oczywiście ładunek spadł, nie? Tu nie mamy HDS-u, także... Nie załadujemy z powrotem kontenera, nie? Tutaj tylko będzie taki dograny, można powiedzieć, krótki film, część druga po prostu z przejazdu na tej skrzyni tuningowej. O ile nam będzie dane w ogóle przejechać, to jest wyzwanie. No jeżdżąc z Wisterem na pewno trzeba się pilnować, na pewno z takimi ładunkami na pewno jak kontenery, nie? Gdzie tutaj złapię taki ładunek przechył i ciężarówkę jeszcze może uda się uratować przed glebą, ale ładunku już nie załadujemy, nie? Bo Twister HDS-a nie ma. Żadnych dodatków na ramę również nie mamy. Przyczepy też nie mogłem podpiąć, bo byłem w sklepie, jak właśnie sobie omawialiśmy tą ciężarówkę Twistera, też nie można było nic podpiąć. A tak poza tym w terenie jest mega, no widać niesamowitą moc, na pewno. Nie, tu będzie teraz lipa zjechać, nie? Pewnie.
Myślałem, że grupa będzie. Patrzcie na to, 42 litry, 43, widzicie to? Grubo, nie? Absolutny rekord spalania, 43 litry na wysokim biegu. Rekordowe spalanie, 43 litry. Dobra, teraz na tych przychyłach się pilnować, nie? Ostatnio pod koniec leżeliśmy. Nikt tutaj się udało przejechać. 43 litry to jest absolutny rekord. Żadna inna ciężarówka tyle nie pali, nie? Nawet wojskowy Azow, to przy tym jest pikuś. Oj, to właśnie na te przechyły uważać trzeba. Trzeba się mega pilnować. Na pewno z takim ładunkiem, no mówię, to kontenery i podobne ładunki, takie gabarytowo, no zapieprzechę, no to lecą, nie, od razu. Pali jak smok, Twister to mało powiedziane, nie, naprawdę. Bym powiedział, że Twister pali jak czołg, to by było chyba bardziej pasujące określenie dla tej ciężarówki. Pali jak czołg. Mieliśmy 5.03 na terenowej, a to będzie lepiej, to będzie lepszy czas na pilningowej skrzyni. I też zakręt na 2, nie? 4 minuty i 57 sekund. Czyli de facto o 6 sekund szybciej aniżeli na skrzyni terenowej. Ale no tak jak powiedziałem, ja będę tu na pewno na skrzyni terenowej, zdecydowanie tak. A idziemy może, wiecie co? Dobra, tu sobie ten, a potem ja i tak go przyniosę, bo i tak muszę z powrotem region zmienić na Don. Zobaczymy teraz porównanie. Jakoś tu podstawię jako ciężarówkę, jakokolwiek. A no widzę drugim okiem, że to będzie jednak. Co by tutaj postawić, kurde? Tajgę, no może nie. Azowa? A czemu nie? Nie, postawimy coś jeszcze może. Nie, zobaczcie, oczywiście jest wyższy, no i dłuższy, tak jak mówiłem, o połowę, nie? O połowę. Chcę by to jeszcze wziąć, żeby... smek to jest oczywiście jakaś ciężarówka normalną. Może bym wziął. Pajstara to może nie. Wrona? A weźmy sobie Woronika. Zobaczymy różnicę. To dopiero jest grubo, nie?
Patrzcie na to. Jeśli chodzi o długość, tu ciężko właśnie z tą kamerą, ale możemy temu zaradzić. O. Tak, Azop jest dłuższy troszeczkę, nie? Ale no, widać różnicę gołym okiem, słuchajcie. I tak to wygląda. Hajs spadł, padł. I tak to, moi drodzy, wygląda. Porównanie długości, nie? Długości i wysokości. Może tak to będzie, o, wyglądało. Także słuchajcie, tak to wygląda, moi drodzy. Western Star 6900 Twister, którego dzisiaj odkupiłem w warunkach offroadowych z dostawą kontenera. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, zostawcie łapeczkę do góry, będę bardzo wdzięczny. Piszcie w komentarzu właśnie, proszę, Wasze odczucia do tej ciężarówki, jeśli nie ujeżdżycie, ewentualnie porady i przypomnijcie, proszę, z jakiego regionu był Twister, bo ja po prostu zapomniałem. Link do mojego Discorda będzie w opisie. Także zapraszam również na mój kanał na YouTube Tiger83. Jeśli jesteś nową osobą na kanale, zasubskrybuj kanał, bo naprawdę warto. Live prawdopodobnie będzie jutro rano. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Łapaczki zostawcie, bardzo proszę. Życzę Wam miłego wieczoru, trzymajcie się i do usłyszenia. Pozdrawiam bardzo serdecznie, trzymajcie się. Dobranoc, cześć.